pasja, liczy się pasja, liczy się pasja w tym wszystkim. Nie to. Pasja. Przystępujemy do losowania. Przemek powie parę szczegółów jeszcze. Jeśli chodzi o zawody, wszyscy wiemy. Pierwsze 7 miejsc, wspaniałe nagrody, dodatkowo za Grand Prix. Mamy wyniki zrobione z pierwszej tury. Każda ekipa dostanie wyniki, żeby wiedziała, na której pozycji stoi i tak dalej, i tak dalej. Wyniki z Grand Prix ukażą się dopiero na samym końcu. Także możecie sobie sami w głowie liczyć. Oczywiście nasi sędziowie będą liczyć tak samo. Nie będzie żadnych przekłamań, będzie wszystko na 100%. Powiem jedno, wspaniałe nagrody, walczymy i wszystkim pomyślności życzę. Tak jest, także jeszcze raz powtarzamy, że te zawody są oddzielnymi zawodami, za które są oddzielne nagrody i suma summarum w cyklu Grand Prix z dwóch naszych zawodów zliczamy wyniki i oczywiście pierwsze trzy ekipy otrzymają nagrody. Wspaniałe zresztą. Odwróćcie się. Chodźmy do Wojtka, chodźmy. A ludzie na kolana? Mataś, chodź też do zdjęcia. Nie, przerobuję. Zostawiacie, jeżeli nie chcecie. Ten numer z powrotem wraca do wszystkich numerów i losujecie drugie stanowisko, to już jest ostateczne. Dzisiaj jest obiad też, o 16. Codziennie losowanie. Najpierw możemy przystąpić do losowania. A ja mam pytanie. Tak. Bo jestem przez dwa dni sam. Tak. To na ile pij łowię? Na 4. A, jak masz radę? Nie dam. Na dowolną ilość, nie wiem, czy się pomogę. Dobra, poprosimy tu. Poprosimy najmniejszą osobę może, tak. Co? No podejdź tylko. To jest najmłodszy karpiarz, który też już łowi karpie. Także on będzie losował numer pierwsza ekipa. Proszę ładnie, ładnie by się obróć. Kurczę, nie ma się robotu. I zobaczymy kto. Kuba, nie? Łukasz, odwróć się. Robert Ryszkowiak i Bartek Kulewicz. Prosimy bardzo, odwróć. Odwróć się. Coś niemożliwego? Nie, raz w życiu? Proszę się. Chwila prawdy. Chwila prawdy. 39. Zostaje, zostają. To następna ekipa, ekipa numer 12, Team Expert Car, Adam Brzoza. Prosimy bardzo. To jest niemożliwe, ale prawdziwe. Ale im się poszczęściło znowu. Team Expert Car, Piotr Andrzejewski, Piotr Gościewicz. Prosimy bardzo. Obudziłem się o piątek.
Pokażcie, pokażcie wszystko. Co to jest? 28. Zostajecie, czy odrzucacie? Dobra, poczekajcie. Najpierw wkładamy wszystkie numery. Teraz. 28. Brawo, brawo! Nie będziesz miał sumienia, że się wydałeś! Przeznaczenie! To było przeznaczenie! Przeznaczenie! Ale przyjdziemy do was, stary! Jaki? 13, panowie. 13. Jest! Zostawiacie, tak? Dobra, tutaj proszę. Ekipę losujecie i przemytaj i tak. I wyniki wyciągną. Jaki? 14. Jest tu, nie? Tak. Zostają przy 14. Dobra, to wyrzuć tam. Nie, ekipę jeszcze urosły. Jeszcze wyniki. I wyniki. Żebyście wiedzieli, jak tam bawisz i tak dalej. Teraz na pewno będzie. Nie byłem na 4-7 ostatnio, no to byłem na 23. Na rożni. Tu, na rożni. Jaki numer? 23. 23. 37. Zostają przy 37, tak? Norbert Adrian Traciński. Ekipa numer 5. Karol Majewski, Piotr Janusz. Piotruś, dzieje dobrze, blisko nas. Złota ręka, dawaj. Pokażcie. 6. Tak? To jest 9. Złota ręka. Co to za 9? Nie wiesz, tu na Kielce. Wyrzuć! Bierzemy? Tak, tak. No to si! Dziewiątkę, tak. Nie wiem, gdzie to jest, ale na pewno będzie zajebiście. Znakowo, zupełnie od 9. Ja również. Karol jest niemożliwy. Darek. I wyniki u ciebie jeszcze, tak? 13. Adam Kostosz, Krzysztof Kostosz, Team Pegabar. Damy radę. Najwyżej do wiozą. Damy. Ja tu jestem. Pociąć na to. 5 dni. Zobaczymy, gdzie się będą męczyli. Trójeczka. Odrzucają. Biorą jeszcze raz. I na tym zostają. Trójeczka. Ale pokażcie, pokażcie. Trójka? Numer 3. Panowie, chodźcie, jeszcze co mamy. Czy tak samo trójka? Co? I wyniki. Zabierzmy pozycję bez losowania 26. Nie ma. Albo jedynkę. Czwóreczka. Pokaż. Grzesiu, ja ci powiedziałem, czwóreczka. Nic więcej się nie będę mówił. To? Odrzucamy czy nie? No, musicie myśleć. Na część brzegu amury nie. Czekają. Nie. Odrzuć, chujnia. Bierzecie, tak? Dobra, czwórka. Posłuchał. Co tu wezmę innego? Grzesiu, a wiesz, czemu ci mówiłem czwórka? Bo jest daleko od 28. Maciej Krupiński, Darek Krupiński. Dziękuję bardzo. Darek specjalnie przyjechał z Niemiec na te zawody. Albo Maciek. Ja.
to teraz do Biedronki, prawo do Loch Ness, 44 złote w promocji. Odrzucają. Takie i ostateczność 40. Dobry panu. Poszło. O nie. O tak. Co? 23. 23. Nie. Dobry. Byli ostatnio. Będzie mi się łowić, no. Łowicie. A co zostało jeszcze w razie? Dwójka, szóstka, siódemka. Nie, co zostało? Odrzucamy? Czy odrzucamy? Na zgodzie śmierci. Najlepsi losują na końcu. Odrzucają 23. Z powrotem. Tu, tak? Tak. Los szczęścia. Ostateczny. 23. No tylko żeby nie trzy, bo to mnie. I będzie grubo. Nie będzie się z kim napić nawet. No kurwa, to jest. To jest bolesne. 3. 23. Co to jest? A, szóstka. Szóstka. Musicie zostać niestety. 23 bolesne. Ekipa numer 15, Michał Kowalski i Grzegorz Mioduszewski. Idą, nie idą? Jeszcze raz. 15. Idą. Michał Kowalski i Grzegorz Mioduszewski. I żeśmy chyba, że zgubili, co oni wybrali? Chyba tak. 33. 33 to siódemka. 33 miałem. Się nie mój tak. Jeszcze parę zostało. Dostajemy. Ile? Chwileczkę, pokażcie tam na zewnątrz, żebyście widzieli. I ostatnia ekipa, która podejdzie do losowania. Jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Nie. Nie będziemy pierwszymi. Nie. Marcin, Gocnik, Rafał Dziel. Prosimy. 23-48 było, tak? No. Tak dobrze pamiętasz? Tak. Takie zostało. 25 numer ekipy. 23 albo 48 albo 23. No tak, no. Macie dwa numery. Macie szansę zmienić jeszcze. Macie szansę. To dobra, myślę, macie tak, że... Żebyście mieli pretensje do siebie. Co? 48. Co robicie? Co? No to jeszcze raz rozwiedź. Maszyna rosująca. Ale musi się to namieszać. Weź ręce i wejść z tyłu, bo... Który? No to będzie ciężko trafić na ten sam. 48 będzie plaża.
tak zawsze to mówię i będę mówił do końca wszystkich naszych imprez, że dojechaliśmy w szczęściu i zdrowiu do końca. Było bardzo fajnie, sympatycznie. Pogoda, tak sami widzieliście, niezbyt ciekawa, w związku z tym te wyniki były takie, jakie były. Jest 1/3 ryb złowionych w porównaniu do pierwszej tury Grand Prix majowych zawodów, ale myślę, że też nie jest źle. Wyniki za chwileczkę Przemek przeczyta. Rywalizacja była, powiem delikatnie, bardzo zacięta. Także zaczynamy. Tak, zacznijmy oczywiście od zawodów. W sumie złowiliście 54 sztuki na łączną wagę 504,64 kg. Nagradzamy 7 miejsc i na miejscu 7, na stanowisku 13, Marcin Apel i Mateusz Górka. Złowili 5 ryb, 32,64 kg. W 44 Wojciech Politowicz, Wojciech Urbaniak, 4 sztuki 36,03 kg. Dziękuję bardzo. Miejsce 5 na stanowisku numer 7 Michał Kowalski, Grzegorz Mioduszewski, 36,11 kg, 4 sztuki. Barter. Stanowisko 39, Robert Krzysztofiak, Bartek Kulewicz, 37,03 kg, 4 sztuki równo. Zdjęcia najpierw zobaczymy. Przebijaj się. Większą rybę złowił pan, od którego mogliście podziwiać na wynikach od 2 dni czy od 3 dni. Piotr Janusz, stanowisko numer 9, karp 16,80 kg. Dziękuję. Fotogeniczny jesteś. Dziękuję bardzo. Najpierw to zdjęcie. I poprosimy Łukasza Michnę, przedstawiciela Dajwy, ponieważ Dajwa jest sponsorem nagród za największą rybę. Proszę bardzo, panie Piotrze. A od nas jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Od nas jeszcze. Ta już ma 12 lat. Na miejscu 3 na stanowisku numer 6 Agnieszka i Tomasz Jurgawka 38,84 też 4 sztuki. Gratulacje. Proszę. Stanowisko 33, Paweł Adamczyk, Stanisław Warzocha, 59,59, 6 sztuk. Bardzo proszę. Nie uciekali? Nie. Przesuńcie się, proszę, żeby szefa Warzocha. No właśnie. Stanowisko numer 9, Piotr Janusz Karol Majewski, 79,72, 8 sztuk. Zapraszamy. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cieszymy się bardzo. Także Marek, przesuńcie się, żeby nie było tych... Może w prawo jeszcze. Tak, w prawo nie będę złożył. Brakuje mi kredynku. Tu rywalizacja też była bardzo zażarta. Na miejscu 3 Wojciech Politowicz i Wojciech Urbaniak. 160,52 kg. Brawo! Na mnie? Zapłaci to na tym, żeby
No i jeszcze po nadepku. Mamy zestaw wszystkich ciekawych rzeczy do testowania. Miejsce drugie. Agnieszka i Tomasz Jurkawka, 165 kg. Jeszcze raz pogratulować, jeszcze raz, ale tych medali będziecie mieli. Jeszcze raz do zdjęcia zapraszamy z nami. Chcę nagrody jeszcze dla was. Za drugie miejsce w macie po stojaczku. Tak samo zestaw do testowania. Jedne przyszło. Jest to na nanobajc. No i zostało nam pierwsze miejsce w cyklu Grand Prix. Team Dajwa, Łukasz Michna, Marek Mikołajczak są zwycięzcami naszego cyklu tegorocznego. Otrzymują tą wspaniałą łódkę. Poprosimy Stasia z firmy. Czy Stasiu Warzocha jest jeszcze, czy nam uciekł? Jestem. To zapraszamy. Też jako przedstawiciel firmy, która ufundowała łódkę. Chociaż tak... Łukasz Piesek. Tak, może coś powiedzieć. To jest... Gratulujemy zwycięzcom. Trzymaj też. Gratuluję. Część nagrody. I teraz my się przyłączymy również. Tak. Położymy to tak, żeby nie upadło, bo to szkoda by było. Wartość tej łódki z GPS-em to jest około 6000 zł. Oczywiście otrzymujecie jeszcze darmowy start w cyklu przyszłorocznym. Tu jest solar. Pełne wyposażenie jeszcze w kartonie. Macie jeszcze torbę i parę innych rzeczy, to wszystko w kartoniku. To wszystko tam jeszcze jest. Proszę bardzo, Łukasz, dla ciebie też pucharek. Tak, Stasiu, Stasiu. Medal, oczywiście. Proszę bardzo. Tak, 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 z przodu zaraz wszystko. Gratuluję. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz. Jeszcze z przodu sobie zrobimy. Baniuj pikaniaka, manki.
Gakiao, Kotra, Aisino, Utaski.